Podwórko kamienicy przy ulicy Małachowskiego w Będzinie, w województwie śląskim. To za tym ogrodzonym terenem zostały znalezione zwłoki Anety Piątek. Kobieta zginęła od kilku bardzo silnych ciosów, zadanych narzędziem tempokrawędzistym. Do dzisiaj ta sprawa jest nierozwiązana. No, ostatni raz ją widziałam, to było 17 sierpnia. To jak była u mnie tutaj z Tomkiem i z dzieckiem. Była lekko wypita, bo po prostu oni dostali mieszkania i przeprowadzali się na Syberkę i tam sobie rzeczy pakowali. No i razem z mężem wypili, no nie była tak mocno pijana, ale była wypita i trochę tutaj u mnie posiedziała, Tomek wyszedł. I ja mówię, Aneta, to jak co, to po południu o połowiedzie pójdziemy do wujka na cmentarz. Ona mówi, dobra mamo, tylko ja pójdę do Tomka po oliwkę. Ja mówię, Aneta, jak wyjdziesz teraz do tego Tomka, to już do mnie nie wrócisz. Tak jakoś to przepowiedziałam, tak że już w tym dniu się już nią później nie widziałam. Przeczuwałam coś, bo Tomek tak, żeśmy ją szukali wszędzie. Już taki długi okres, ja mówię, z Anetą coś się stało, bo ona by dziecka nie zostawiła, odchodząc gdzieś sobie by do kogoś poszła i posiedziała i nie przyszła taki długi okres. Bo ona by Oliwii nie zostawiła samej, bo one wszędzie zawsze razem były. No tam my już byli z kolegami, my tam chodzili, szukaliśmy jej tydzień czasu. Znajomymi cały będzie nie szukał, przecież ja też mam znajomych od cholery. Wszyscy mnie szukali. No jak pan myśli, co mogło się stać? To prawdopodobnie nie tym ją zamordował. Czyli ten, który mieszkał pod... Nie wiem, po którym numerem nie ma za wcześnie, ale nie wiem. No ten... To nie mieszkają już tam pod... Nie wiem, ale wiem z tego, że niedawno, nie wiem, może z 2 lata temu, ten starszy jego brat zamordował znowu tatę mojego kolegi. Także rodzina jest chyba, ja nie wiem. A pani myśli, że ta hipoteza o tych braciach z Małachowskiego to jest wiarygodna? Wie pan, ona co? Mogła ich znać? Tak, bo oni do... ten młodszy brat u nich przebywał w domu. Oni się znali. Jak rozmawiałem z panią prokurator, to ona mówi, że to jest w 70-80% pewne, że to on zrobił. Bo jak nawet lekarz, jak podobno, bo wie pan, ja tego też nie widziałem wszystkiego. Nie? No ale tak jak lekarz podobno nawet nie mógł stwierdzić, czy to jest płeć jaka męska, czy nie wiem, czy kobieta, czy mężczyzna. A on zadzwonił czy na policję, czy do mojej siostry, wtedy do Sylwii dzwonił i mówi, że Beatę znaleźli, Anetę znaleźli. Skąd on to wiedział, jak lekarz nawet nie wiedział, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, bo podobno zwłoki były w takim rozkładzie, nie? No właśnie, to też dziwne, że w ciągu tak 8 dni to ciało tak się szybko... No to w worku podobno było. Tak, ona leżała tyle dni w tym gorącu, w tym czarnym worku. Jeszcze cała połamana. Ja nie wiem, jak ktoś miał takie serce i sumienie, jak tak się... Ja nie mogę tego wytłumaczyć, nie rozumiem takich ludzi. Bez państwa pomocy ta sprawa nigdy nie zostanie rozwiązana. Dlatego liczymy na informacje od was. Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.